nas jest to w dalszym ciągu coś takiego bardzo trudnego, nieprawdopodobnego i za każdym razem, kiedy przychodzę na cmentarz, mówię tak, nie tak miało to być, nie tak miało to wyglądać. Ja powinnam jeździć do niej, po pracy, pomagać jej. Brakuje mi strasznie tych wspólnych wypadów na miasto. Picia kawy. W Galerii Mokotów robiliśmy zakupy, potem chodziliśmy na lody ciasteczkowe. To są wszystko takie nasze wspólne wspomnienia, bo ona dla mnie raczej była taką koleżanką. Na takiej stopie byliśmy. Brakuje mi tego jej ciepła, tego wszystkiego, co było w ogóle związane z nią. Nie dochodzi to jeszcze do nas. Cały czas jest strasznie ciężko. Najbardziej Kamili brakuje mi na spotkaniach, na uroczystościach, na zawodach, w takich miejscach, gdzie ona bardzo dobrze się czuła. Ona tam była osobą taką skupiającą na sobie taką tak zwaną duszą towarzystwa. Ona coś, powiedzmy, zarządziła, się zrobiło. I ja uważam, że właśnie w takich momentach brakuje jej, jak niedawno byliśmy właśnie na takiej uroczystości tam poświęconej całokształtowi jej pracy na wielkiej gali. I właśnie tak mówimy, gdyby tu Kamila była, byłaby bardzo zadowolona, że tak to się odbywa, że to związane jest z nią, że honorują w ten sposób. Także myślę, że właśnie przy tych chwilach jest najbardziej, no a już na pewno to takie chwile najbardziej samotne, kiedy człowiek rozmyśla, nikogo nie ma, wtedy też, bo to zawsze właśnie jest ten moment taki, jak ona potrafiła przyjść, przytulić się, pocałować i była. Kamila była kochanym dzieckiem. Nie dlatego, że ja jestem matką i mówię tak o swoim dziecku. Ona była wyjątkowa. Miała tyle w sobie radości, pogody ducha. Nie było dla niej żadnych problemów. Codziennie rozmawiałyśmy z sobą, mimo to, że jeździła na obozy. I bez przerwy. I teraz zaczyna to do mnie docierać. Widocznie tak musiało być. Codziennie mówiłyśmy sobie, jak bardzo się kochamy. Kochasz mnie, mamusiu? Kocham cię. A kochasz mnie? Kocham cię. I to po prostu musi teraz nam wystarczyć. W tej chwili jest tak, że żyjemy wspomnieniami, jakie one były. I żyjemy takimi marzeniami, jak mogłoby być. Kamila była wyjątkowa. Drugiej już takiej chyba osoby. Nikt mi jej po prostu nie zastąpi. Myślę, że jednak wraca do nas w różnych, może w problemach, może w osiąganiu tych problemów, pokonywaniu tych problemów właśnie wraca, że ona nam pomaga, że daje siłę takiego kopa do przodu, żeby można było jeszcze iść. I właśnie w tym myślę, że musimy jakoś tak upatrywać ten jej powrót, że to jest właśnie ta pomoc, te takie... Jeszcze dajcie trochę, jeszcze do przodu, jeszcze troszeczkę. Ja po prostu przyjeżdżam do niej. Porozmawiam sobie z nią, jestem sama. Siadam na pomniku i sobie z nią rozmawiam. I tak jest mi może i łatwiej. Są pewne rzeczy, których nie mogę zrozumieć, nie mogę sobie darować. Są pewne rzeczy, których nie wiem, dlaczego ona. Zadaję sobie takie różne pytania, ale tak po prostu dla mnie jest lepiej. Thank you.
Sydney 2000, Igrzyska Olimpijskie, to było coś niesamowitego dla nas. Pierwszy Kamili wyjazd na taką wielką imprezę, na Igrzyska Olimpijskie. W ogóle sam wyjazd dla niej to było coś niesamowitego, że ona jedzie, że będzie reprezentowała kraj. I to było dla niej ogromne przeżycie, ogromne, więc ona bała się, że może nie wypadnie tak jak trzeba i ten. W każdym bądź razie wyjeżdżając mówiła, że da z siebie wszystko. Na ile to wystarczy? Zobaczymy. W każdym bądź razie jak zdobyła ten medal, to było niesamowite, dla nas nie do uwierzenia. Ta jej radość i ona później mówiła, że długo to do niej nie docierało. Tylko tyle, że musiała się później zderzyć z rzeczywistością, bo była inaczej postrzegana. I nie mogła sobie pozwolić. Mówi, wiesz mamo, nie mogę sobie pozwolić na pewne rzeczy, bo już teraz ja jestem rozpoznana, walna i wszyscy na mnie zwracają uwagę, wszyscy wiedzą, kim ja jestem. Ale przede wszystkim Kamila była sobą. Ona się nigdy nie zmieniła. Nigdy, jak się to mówi, woda sodowa, tak? Bo każdy mówił, że ona niespełna 18 lat mając zdobyła medal, to pewnie poprzewraca jej się w głowie. Każdy mówił, że to za wcześnie, ale to chyba nie było za wcześnie. Chyba tak musiało być, że ona wtedy zdobyła ten medal, bo później jakoś nie wystarczył czas. 100 tysięcy ponad osób na stadionie. I daleko. 70 metrów dalej od pozostałych jest mistrzyni olimpijska Kamila Skolimowska. Kiedy już tam dobrze postawiła stopę, zakręciła w kole 71-16 i to dzisiaj było najlepiej, najdalej i najpiękniej. Przecież to było młodziutkie dziewczę, nieopierzone, które trafiło, no żeby nie obrazić, niemal przypadkiem na stadion olimpijski. Więc groziło w każdej chwili, że tamte doświadczone zewrą się tak bardzo, że stać się będzie na daleki rzut. Trudno było nie uściskać Kamili, bo przecież trzeba było dzielić z nią tą radość, która była jej radością. Była radością trenera Kaliszewskiego i wielu innych trenerów, którzy jej pomagali, jej brata, jej mamy, jej ojca, ale również i sprawozdawcy, komentatora telewizyjnego, telewizji polskiej, bo oto młode dziewczę z Polski pokazało, na co nasze dziewczęta stać. I to było coś, czego nam nie mógł nikt odebrać. Kiedy oglądałam Igrzyska Olimpijskie w Sydney, no to Kamila była dla mnie idolką i tak sobie pomyślałam. Wtedy akurat nie rzucałam, nie trenowałam w ogóle jeszcze lekkiej atletyki, ale mówię, fajnie, kurczę, dziewczyna młoda osiągnęła już takie sukcesy i ciekawe, czy ja kiedyś coś w życiu osiągnę. I zawsze była moją idolką. Coś takiego w Kamili było. Była to lekkość, zwiewność, która pasowała do baletnicy, pasowała do zawodniczki skaczącej w dal czy wzwyż, dobiegającej, ale nie rzucającej tym wielkim ciężarem. I kiedy się oglądało ją na rozgrzewce, a potem już w kole, kiedy brała tę potężną kulę na tym ponadmetrowym drucie stalowym z uchwytem do ręki, to człowiek miał wrażenie, że to jest jakiś taki dziwny taniec.
że to nie jest próba do olbrzymiego wysiłku, że ten wielokilogramowy ciężar raptem poleci na odległość 60 paru czy 70 metrów i potem, kiedy się to stawało, to właśnie za każdym razem było jakieś takie wewnętrzne dla mnie zaskoczenie. Nie, że znowu się udało, tylko jak ona to robi, że w dalszym ciągu jest taka. Ta młodzieńcza, bo nie chcę użyć słowa dziewczęca, choć młodzieńcza raczej się odnosi do chłopaka, ale żywiołowość po udanym rzucie, który Kamila zawsze prezentowała, co sprawiało, że ją tak lubili bardzo dziennikarze, tak widzowie, jak i dziennikarze. Ona nigdy nikomu nie odmówiła wywiadu, z każdym chętnie rozmawiała, uśmiechała się filuternie, zagadywała, robiła dowcipy, nawet w trakcie rozmowy, kiedy czuję, ja byłem skupiony na rozmowie, a nie na tym, że ona na przykład jakieś tam dwa sznurki od bluzy, którymi wystają, ona w tym momencie na trzy supełki zawiązuje, prawda? Ale to była cała Kamila. I na tym właśnie polegał jej